hejo, dzień dobry. Korzystając z okazji, że właśnie wyruszam do TK Maxa, ponieważ muszę jeszcze zajść do Krzysia, zobaczyć, czy wszystko ok, to pomyślałam, że zrobię Wam taki mini vlożek. Tak, mini vlożek. Dlatego mini, bo nigdzie się nie wybieram, nie idę na żadne sklepy, nie mam na to czasu, a na pewno nie dzisiaj, być może, ale nie obiecuję, może coś mi się uda zrobić w sobotę, ale tak jak mówię, nie obiecuję. Wybieram się właśnie do TK Maxa, także jak mi się uda i będzie tam możliwość nagrywania, to oczywiście Wam coś nagram i pokażę, co znajduje się w TK Maxie teraz, dzisiaj. No i co? Mam nadzieję, że Wam się spodoba taki króciutki, z zaskoczenia, spontaniczny mini vlożek. Jak możecie zaobserwować, mamy tutaj sieć moich ostatnio ulubionych marketów. Nie no, moich ulubionych sklepów. To oczywiście płynie sobie rzeczka. Nad rzeczką opodal krzaczka. O, mamy tutaj Halfords, więc niekoniecznie dla mnie. Mamy Sports Direct, gdzie uczęszczałam niegdyś często, teraz prawie wcale. TK Maxx. I tutaj mój ulubiony, oczywiście, nie kosmetyczny, zawsze się śmieję z oliwą i mówimy barbecue, ale B&Q. No, także jak widzicie, przede mną jest TK Maxx, a mieszkanie, które miałam mieć wcześniej, słuchajcie, to Wam od razu powiem taką, tak pokrótce, miało być tam, u samej góry. No, także mówiłam Wam, pamiętam raz na jakimś vlogu, że, albo na story, że będzie fajny widok. No i to akurat miała być prawda. Bo widok naprawdę byłby bardzo fajny. Dobra, odezwa się do Was w środku, bo nie bardzo wiem, czy będę mogła nagrywać. Także odzywam się za chwilę.
do Was już pod koniec całego vloga, pod koniec dnia. Jak widzicie, jesteśmy na mojej pokrzywionej tapecie w kuchni, niedokończonej. Ten kawałek, co tutaj, o, widać, też jest niedokończony, więc brakuje mi jeszcze jednego paska, ale to będę musiała kupić całą tapetę, więc na razie to zostawiłam. Pokażę Wam szybciutko, co zakupiłam. Oczywiście znowu stoicie w szafce, nie w lodówce, także nie będzie Wam zimno. Ulotka z Tesco a propos telefonów, bo rozmyślam nad wzięciem Oliwi telefonu. Wiadereczka na Trick or Treat. Czekajcie, zaraz Wam pokażę. Takie, wzięłam takie same, oczywiście, żeby się nie kłócili. Także białe takie z duszkami. Wzięłam maskę, którą będę chciała prawdopodobnie sobie zrobić zdjęcie po prostu. Czekajcie, niech to będzie wyglądało. Fajna, ej! No, super jest. Przyjazny duszek Kasper, ale tu gorąco. Gdzie te oczy? Są. Dobra, jest, czekajcie, bo są nosa urwę. Także taką maskę wzięłam, zrobię sobie jakieś tam zdjęcie na Insta i tyle. Dalej, co zakupiłam? Kupiłam strój Gracjanowi. On chciał jakąś maskę tylko, ale chciałam, żeby miał cały strój. Pierwszy raz tutaj będzie chodził, odkąd tutaj się przeprowadziliśmy, więc chciałam, żeby fajnie wyglądał i wybrałam mu taki strój. Ja mam nadzieję tylko, że mu się spodoba. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, taka maska. Taki strój, taki on jest długaśny, bo to jest nawet 52 i to jest glow in the dark, także powinno się świecić, więc ja go jeszcze dodatkowo tutaj lampami poświecę, żeby się świecił, bo nie wiem, czy to jest chyba jakieś fluorescencyjne, słuchajcie. Nie wiem, a jak się będzie świecić w nocy, to już mi się podoba, więc to, wzięłam oczywiście chlebek. Jeszcze zapomniałam o mleku, ale to się wyskoczy do Islanda. Dokupiłam jeszcze na podłogę te płytki. Wzięłam na razie 4 paczki, tak jak mówiłam, w jednej jest pakowane, znaczy są pakowane po 3 sztuki. Także mam tutaj 12. Co jeszcze kupiłam? Zakupiłam dzieciakom oczywiście zdrowe, suszone owoce. Nie no, żartuję. M&M'sy. M&M'sy muszą być. Wzięłam im Twixy. Taką paczkę, kupiłam im Milky Way'e i kupiłam im Marsy, także wszystko, praktycznie z tego co lubię, to Twix i Mars, to takie moje, aczkolwiek kiedyś lubiłam Milky Way, ale mi coś później przeszło. I słuchajcie, wzięłam w Tesco na stoisku w szafie Rimmela, pokazały się 2 tusze, ja chyba ich nie miałam, ja już nawet nie pamiętam, ale chyba nie, jako nowość. A dlaczego mam 2? Dlatego, że albo jeden będzie w prezencie, albo w rozdaniu, jeszcze nie wiem. Wysłane są przesyłki do 3 dziewczyn, 2, które wygrały, 3, którą zalegałam. Także wszystko poszło, mam nadzieję, że wszystko dojdzie. Nieuszkodzone, bo pozabezpieczałam jak mogłam. Także takie tusze. Dajcie znać, czy któraś z Was już ma, używa i co myślicie. Ja pamiętam tylko 2 tusze, które uwielbiałam z Rimmela i to był Wake Me Up, ten taki z ogórkiem, to pamiętam jak dziś, jeszcze bym go raz chciała, naprawdę, gdybym go spotkała. I drugi, zabijcie mnie, teraz nie pamiętam, Wake Me Up z ogórkiem i chyba z arganowym olejkiem, czy coś takiego. With chyba argan oil. Tak mi się coś kojarzy, że ładnie pachnie nawet. Także zobaczymy. I ja wzięłam Extra Black, Extreme Black, sorry. To jest 003, a jeszcze był Black i on jest chyba w jaśniejszym fioletowym, o ile dobrze pamiętam. I były 2 za 10, a normalnie 1 7 funtów. Także to są moje wszystkie poczynione zakupy. Ja będę kończyć, robię sobie coś do picia. Nie mam ochoty już na kawę, bo wypiłam kawę w Subwayu. Robię sobie gorącą czekoladę. Polecam zresztą. A propos, z szafki wyjęłam. Stała obok Was Galaxy. Polecam, przepyszna. Przepyszna, dodajecie wody, wcale nie trzeba na mleku i idealna jest gorąca czekolada. Dobra, ja będę się z Wami żegnać, to już na dzisiaj wszystko, co mogłam Wam nagrać i pokazać, bo już nic się nie będzie działo, przyjdą dzieci, robię szybko obiad. Właśnie przyszło. Halo? No nie wiem, czy mi się chce. Oli. Czekajcie, synek puka. Czemu zamknąłeś drzwi, Olivii? Czemu zamknąłeś drzwi? Nie, nie. Zamknąłeś, żeby były otwarte. Wiem, że były otwarte. Olivii, tutaj kotów. Pijmy kotów, bo drzwi są otwarte. Gracjan. Pijmy kotów. No, także dzieci już wróciły. Robię się
szybko obiadek i odzywam się do Was niebawem. Mam nadzieję, że ten mini vlog Wam się spodoba. Także trzymajcie się cieplutko. Dzień dobry, do widzenia. No, także odzywam się do Was niebawem. Buziaki, baju!